Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Wokusia. Trzymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. 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 Witamy w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu witają się z wami Superior Mando, cześć. Cześć. I Superior Szymas, witam was serdecznie. Tak, jak się już domyślacie, jeżeli pobraliście ten odcinek z automatu, nie patrząc na tytuł, chcielibyśmy dzisiaj powrócić do serii Superior Spider-Man. Od Marvel Now, wydawana w Polsce jest przez Egmont oczywiście, i dzisiaj zajmiemy się tomem, który w Polsce ukazał się jako trzeci i nosi podtytuł Kłopoty z głową. Album ten zbiera zeszyty od 6 do 10 serii The Superior Spider-Man. Za scenariusz odpowiada tutaj wyłącznie Dan Slott, a za ilustrację w pierwszych trzech zeszytach Umberto Ramos, a za oprawę graficzną dwóch kolejnych Ryan Stegman. I tak jak wspominaliśmy ostatnio chyba już, ta właśnie dwójka rysowników razem z Camon Colim tutaj się cały czas przewija. Jest to kolejny tom, bezpośrednia kontynuacja całego tego runu o lepszym Superior Spider-Manie. Więc jak już wiemy, Otto Octavius, który oszukał śmierć i przejął ciało Petera Parkera, walczy teraz z przestępczością na ulicach Nowego Jorku jako ten nowy, lepszy Spider-Man. Niewielka cząstka Petera wciąż jednak tkwi w mózgu Octaviusa i stara się jakoś na niego wpłynąć, co jednak niekoniecznie jej wychodzi. W finale albumu drugiego Superior Spider-Man zastrzelił z zimną krwią złoczyńcę o imieniu Masakra, a w tym tomie, czyli właśnie Kłopoty z głową, nasz pajączek unieszkodliwia kolejnych przestępców, ale za swoją brutalność zostaje wezwany do siedziby Avengers, co jest jednym z głównych wątków. Ponadto wdaje się w taki otwarty konflikt z kardiakiem oraz z resztkami świadomości Parkera w swoim umyśle. Tak Otto w końcu spostrzega, że jednak nie pozbył się Petera w 100%. No i jak ci się podobają właśnie te trzy główne wątki tutaj i cały ten album? Ogólnie album bardzo dobry. Ja tak jak już mówiłem, czytałem kiedyś część tej serii i pamiętałem wszystko to, co w tym albumie jest, ale byłem przekonany, że to jest rozbite jeszcze na kilka następnych części, bo w tych pięciu zeszytach, to jest króciutki komiks, pięć zeszytów, mamy skondensowane naprawdę bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo wątków. Poczynając właśnie od tej konfrontacji z Avengersami, którzy robią mu taką śmieszną interwencję, która wiele tam nie przynosi, ale już widać, że nowy Spider-Man jest na celowniku, zresztą nie tylko Avengersów, bo wszyscy dostrzegają, że zachowuje się dziwnie. Oraz właśnie coraz większa manifestacja siły Petera. On żyje sobie gdzieś tam w jego myślach, w jego głowie, ale odkrywa coraz bardziej, jak wychodzić do przodu, jak przejmować kontrolę, to za dużo powiedziane, no ale i dawać tak już znaki po prostu, tak? No już dużo więcej potrafi zrobić niż w poprzednim tomie, no bo gdzieś tam potrafi na przykład zatrzymać jego rękę w momencie, gdy on katuje przeciwnika, czy coś narysować jego ręką bez wiedzy jego. Robi to najpierw we śnie nowego Spidermana, a potem raz robi to, gdy jest on świadomy. Jego ręka gdzieś tam na boku coś rysuje. Jak również no, zaczyna, gdy krzyczy, to Octavius w końcu go słyszy, więc tak jak w poprzednim tomie, ty mówiłeś, że trochę za szybko pojawia się w ogóle ten cały Peter jako duch, tak, tutaj to już w ogóle pojechali bardzo szybko. Znaczy ja nie mówię, że to jest minus, nie? Ale jestem zaskoczony, jak to wszystko szybko się rozwinęło w tym wątku, w wątku Petera. No to tak, może już zostajemy przy tym na chwilę. No mnie to tym bardziej zdziwiło tutaj, że ten wątek tak szybko zostaje poprowadzony no, do bardzo konkretnego, istotnego momentu, bo myślałem, że to się będzie tak ciągnęło teraz do końca, nie? I po prostu jakoś w ostatnim zeszcie na przykład
po prostu pójdziemy w lewo albo w prawo, a tutaj nie, już teraz praktycznie ten wątek jakoś tam zakończono, co było dla mnie szokiem. Bardzo mi się właśnie podobało to, o czym wspomniałeś, że teraz cały świat dostrzegł zmianę. I Jameson, i Mary Jane, i koledzy Petera z Horizon Labs, i nie wiem, nowojorska policja, Avengersi, wszyscy widzą, że to nie jest stary Spider-Man i każdy tam jakoś to sobie interpretuje, nie, coś tam stara się no znaleźć jakiś powód dla tej zmiany czy coś takiego, ale no już Otto nie jest taki bezpieczny, tak nie czuję, że no niby kontynuuje misję Parkera, ale jednak no wszyscy widzą, że coś jest nie w porządku. Super to wygląda i ale on sam robi się taki bezczelny bardziej, właśnie nie widać tego, że on nie czuje się bezpieczny, on właśnie tak jakby się czuł coraz bardziej bezpieczny z tym, bo tak jak w pierwszym tomie, czy tam w drugim tomie w Polsce, on jeszcze testował, próbował, sprawdzał, co może zrobić lepiej i faktycznie tam Peter czasami się łapał na tym, że przyznawał mu rację, że to ma sens, że nie głupio pomyślał, tak tutaj on już zaczyna iść swoją własną drogą i zaczyna mieć tak trochę wywalone na to, co myślą o nim inni, nie? Ale właśnie, znaczy wywalone, on po prostu, on jest taki z charakteru, nie? Że on jest taki właśnie narcystyczny, egotyczny, właśnie bezczelny, jak się uprze, no to po prostu musi osiągnąć cel, tak? I nie ma po prostu innego wyjścia, ale chodzi mi o to, że na początku to on po prostu sobie robił różne rzeczy i nie było żadnych konsekwencji, nie? A teraz są konsekwencje. Mhm. I rzeczywiście to nie jest tak, że Otto nagle zaczyna jakoś uważać na kolejne kroki czy coś, ale chodzi mi o to, że on sam dostrzega, nie? Że wpada w jakieś tarapaty, że ludzie dostrzegli zmianę i jakoś to reflektuje, nie? Że po prostu no, świat widzi, tak? Że wszystkie oczy są skierowane na niego i widać, że coś się zmieniło. To nie wpływa jeszcze na jego zachowanie, ale no, on jest zirytowany tą sytuacją, mam wrażenie trochę. No bo też on, mam wrażenie, teraz już ma wizję, jak on chce prowadzić tę postać. Jeszcze wcześniej może trochę próbował ukrywać się, trochę próbował jakoś tam, wiesz, zwodzić, a teraz ja mam wrażenie, że on ma już na to gdzieś i go wkurza, jak ktoś właśnie coś od niego chce, a też w tym pierwszym tomie, w drugim tomie, kurde, no bo oryginalnie tak, to tak. Był pierwszy tom, w tym drugim tomie on testował dopiero i tam, wiesz, ludzie też zauważali, że jest coś nie tak, ale bardziej właśnie na zasadzie, że wiesz, że Peter na przykład wybiera, do kogo ma uderzyć, kogo ma uratować, albo na przykład, że nie śmieszkuje tak jak wcześniej, a teraz on już zachowuje się trochę jak furiat, już jak ktoś go wkurzy, to zachowuje się bardzo brutalnie. Jednym to się podoba, bo to nie jest tak, że wszyscy są nagle zniesmaczeni. Są tutaj bohaterowie, którzy nagle, wiesz, widzą, że w końcu ten Spider-Man zaczął działać tak, jak powinien. Innym to się nie podoba, ale tak jak mówię, on już tutaj idzie swoją konkretną drogą, ma już swoją wizję. Już widać, że ja przynajmniej tak to odbieram, że ma to tak naprawdę gdzieś już. Nawet jak Avengersi chcą zrobić mu tę interwencję, to on się nie daje. To nie jest tak, że on tam udaje, że oj, ja jestem jednak ten dobry Spider-Man. Nie, on tam wchodzi z nimi w walkę, zaczyna się bić, wyzywać ich i takiego Spider-Mana tu oglądamy. Już. I to super gra, bo jako tą właśnie Marvelowe What If, to w końcu widzimy tę zmianę pełną gębą, nie? Jakieś tam drobne właśnie interwencje w działanie pajączka, tylko tutaj właśnie mamy naprawdę nowego Spidermana i właśnie przy tym spotkaniu z Avengers nawet pada taki fajny tekst, już może nie będę zdradzał konkretnie kto co mówi, ale taka aluzja, że no hello, no przecież wielu Avengers ma coś tam na sumieniu, tak? A teraz jak nagle doszło do Spidermana, to wszyscy się burzą, jakby to było coś niezwykłego. Ja wtedy po prostu z takim bananem na twarzy siedziałem. W sumie myślę, no rzeczywiście, nie? No bo w sumie u innych postaci byśmy na to aż takiej uwagi nie zwrócili. Świetna rzecz, naprawdę. Gra super, a jeszcze co do wątków takich, które mi się strasznie tutaj podobają, to dla mnie, ja wiem, że to niby nie jest jakoś klucz tej historii, ale to co mnie fascynuje, to relacja tego nowego Petera z Anną Marią Marconi, bo Parker jak gdyby porzucił swoje dawne romanse, miłostki, tam ostatnio o tym wspominaliśmy, że trochę mu nie wyszły, znaczy Otto, nie wyszły plany właśnie podboju Mary Jane i teraz spotyka się ze znajomą z uczelni, która też pracuje nad doktoratem i ja wiem, że mamy jeszcze 4 albumy w tym momencie, nie, ale zastanawiam się, jak się rozwinie ta relacja i czy będzie miała wpływ na przygody Spidey'ego po Superiorze, bo to jednak no, jest taki poważny związek rozwijający się tutaj na kartach komiksów.
Mnie się w ogóle ten wątek podoba, bo to jest taki powrót Petera do szkoły, ale trochę inny. Tam wykładowcą jest jego przyjaciel Octaviusa, kumpel z ławki ze szkoły właśnie, którego on kompletnie nie szanuje to jest taki element humorystyczny w tej serii, który mnie szalenie bawi. Poza tym niedługo Superior Spider-Man będzie miał coś, czego nie ma Szymas. Sorry. Wow. No, to, czy ale mówię to o doktorze, plagiat będzie. Mówię o tym, o doktorze, a nie o związku z malutką dziewczynką, nie? Wytniemy to. Natomiast właśnie związek z tą koleżanką teraz ze studiów też fajnie się rozwija. W ogóle ona fajna postać jest. Właśnie, tylko jestem ciekaw, jak to zostanie domknięte, czy nie wiem, na wypadek, gdyby właśnie Otto zniknął, to czy po prostu to jakoś zostanie zapomniane, czy może Anna Maria zostanie superłotrem, czy coś. No jestem ciekaw, w którym kierunku to pójdzie. No dobra, to o fabule ode mnie wszystko. Chciałbyś coś dodać? Jeszcze tak. Ten cały główny wątek, czyli ta cała walka z kardiakiem, ona też jest fajnie poprowadzona i tak ta postać jest taka dwuznaczna, no bo kurczę, pokazują nam ją jako bardzo pozytywną. No każdy ją odbiera pewnie jako pozytywną, chociaż to jest takie kontrowersyjne, no bo oni tam jednak leczą bezdomnych metodami, które no nie zostały gdzieś tam uznane, jeszcze nie są sprawdzone, dopuszczone, więc jest to tak naprawdę ciężkie przestępstwo w świadku lekarskim. No i dodatkowo mamy właśnie tak na takich cięższych nutach grane, gdy Octavius już chce odzyskać jakiś sprzęt, a w tym momencie jest przeprowadzana może nie tyle operacja, co na razie diagnoza chorej dziewczynki, która zresztą też została tam sprowadzona przez Octaviusa. Ci chorzy to jest skutek jego działań na płaszczyźnie przestępczej we wcześniejszych tomach. I to mi się podobało. To było takie, kurcze, mocniejsze i nie do końca jednoznaczne wszystko, co tutaj było rozgrywane. Chociaż gdy Spider-Man przeprowadza operację i jest w swoim kostiumie i zakłada ten tam czepek, fartuch i maseczkę, to akurat niby poważna scena, a nie potrafiłem się nie śmiać na niej. Zresztą jak teraz o tym mówisz, rzeczywiście, no to brzmi, wygląda absurdalnie, ale jak czytałem komiks, to ja byłem tak przejęty tą sekwencją, jeszcze tym, że tam jednocześnie toczy się bój między Peterem a Otto, że w ogóle nie zwróciłem uwagi na to, że on w kostiumie to robi. No ale... No. Natomiast już bez spoilerów jestem szalenie zadowolony z końcówki tego komiksu. Jest to tak fajnie poprowadzone i tak mocne i ta cała konfrontacja i to te wszystkie rozwiązania, jakie tam mamy i ostateczne to, co widzimy, co się dzieje z Peterem, kadr po kadrze, do jakiego wniosku on dochodzi w pewnym momencie, a potem co się z nim ostatecznie dzieje, to jest świetne. Ja ten komiks naprawdę oceniam wysoko. To jest naprawdę bardzo dobry tom. Mhm, jak już do tego wszedłeś, to też jest świetnie narysowane. Cała ta sekwencja rozgrywająca się w umyśle bohaterów, ten reunion wszystkich postaci pozytywnych i negatywnych oraz mamy tam takie dwie mikroscenki ze ściąganiem twarzy. Kurczę, to jest przepięknie narysowane, jest strasznie mocne i wręcz przerażające. To jest taka sekwencja jak z horroru po prostu. I to mnie zaskoczyło, bo wcześniej rzeczywiście były takie wątki też humorystyczne, stricte. Człowiek mógł się uśmiechnąć pod nosem, a tutaj ta finałowa sekwencja to już jest taka jazda po bandzie, po emocjach i to taka mroczna dosyć już opowieść, nie? Tak jest. I to tak w zasadzie byłoby wszystko. Jeszcze w ten tom już nam powoli zarysowuje, znaczy daje nam sygnały, że gdzieś tutaj pojawi się Hobgoblin, bo on już tutaj wychodzi powoli na scenę, ale na chwilę obecną w tym tomie on jeszcze nie odgrywa znaczącej roli, a i fabularnie to w zasadzie wszystko. Jeśli chodzi o rysunki, to ja mam taki problem, że... Znaczy, to nie jest problem, ale... Że one mi się ogólnie zlewają, no bo rysownicy... Tak jak powiedziałeś, przeplatają się ze sobą. Teraz mamy Ramosa i Stegmana. Ramos robił swoją część w pierwszym tomie, Stegman robił swoją część w tomie drugim i teraz robi w trzecim. I to jest ja mam cały czas takie déjà vu, że jeden robi bardziej
kartunowe, drugi robi bardziej realistyczne, to też za duże słowo, ale w porównaniu z tym pierwszym, przy czym ci dwaj, co robią kartunowe, mi się cały czas mieszają. To czy tak, gdy zestawię ze sobą te ich rysunki, to oczywiście widzę różnicę, ale czytając tego nie widzę. I ja ogólnie już na etapie trzeciego tomu przepływam przez to, nie rejestruję tego, czy te ilustracje mi się podobają, czy nie. To jest tak masowy komiks. Jeśli miałbym tutaj ocenić, no to pierwsza część podoba mi się mniej, to jest właśnie taka kartunowa, bardzo kreskówkowa. Ta druga część podoba mi się bardziej. Tyle. No mnie też, ale też właśnie Gamos tutaj w ogóle miał dużo takich możliwości popisania się. No nie, ta sekwencja w umyśle. Na koniec mamy Superiora na tle słońca, Wielki Pożar, właśnie Króla Goblinów. To wszystko to są takie epickie plansze. A u Stegmana niby są ci Avengers, ale właśnie sekwencja z Avengers mi się nie podobała wizualnie. W ogóle tutaj jest też mało miejsca tak naprawdę na te rysunki pozostawione. W związku z tym jest to wszystko takie naćkane, ta walka też jakoś tak byle jak wygląda od strony wizualnej. I dlatego ostatecznie tutaj akurat, tak jak ostatnio chwaliłem ilustrację Stegmana, tak tym razem dla mnie Ramos wypada sporo lepiej, a Stegman, no tak sobie, taka okejeczka, tak nie jest źle, ale nic szczególnego. No ale tak jak mówisz, no masówka. No. Okej, okay. Ogólnie komiks dla mnie jest naprawdę fajny, a patrząc na cały tom, patrząc na cały cykl po trzech tomach, jestem bardzo zadowolony, jak to jest rozplanowane na chwilę obecną i jak to się rozwija. Na razie po tych trzech tomach nie widzę takich zapełniaczy, nie widzę spowolniaczy. Jest to na razie prowadzone konsekwentnie, widzę ciągłość fabularną, widzę pomysł, jak to ma być prowadzone, pomysł na każdy tom. Na chwilę obecną jestem zadowolony. Ja się zgadzam. Bardzo dobra rozrywka, dobrze wszystko jest napisane, jest dużo tutaj treści i czyta się to dobrze. Czekam na ciąg dalszy. Okej, okay, to my słyszymy się już zapewne niebawem. Za 2 minuty. Dobrze, to dzięki Mando za rozmowę. Dziękuję ci również. A wam, kochani, życzymy miłej lektury, miłego dnia i do następnego razu. Trzymajcie się, cześć. Cześć. Finished. That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!